Dzień dobry, witam Was na kolejnym spotkaniu ze mną. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o czymś bardzo znanym, nawet czasem podawanym jako cnota, jako coś właściwego dla nas, ludzi. Chcę Wam opowiedzieć o zasługiwaniu. Ale chcę Wam o tym zasługiwaniu opowiedzieć trochę w inny sposób niż zwykle. Chcę Wam opowiedzieć o pewnej sesji, którą miałam możliwość poprowadzić dla jednej z moich klientek. Sesji, która zaskoczyła bardzo mocno ją i to, co na tej sesji odkryła i to, co zostało jej pokazane. Zanim jednak Wam opowiem o tej sesji, za jej zgodą, to najpierw chciałabym opowiedzieć o samym zasługiwaniu. Ostatnio prowadzę warsztat o pieniądzu. I czasem pojawia się takie poczucie, zasługuję na więcej. Zasługuję na lepsze pieniądze. Zasługuję na to, by lepiej zarabiać. Zasługuję na te konkretne pieniądze. Zasługuję na tą konkretną kwotę. Zasługuję na to, by kupić sobie taką albo taką rzecz. Spróbujcie pobyć przy tym przez chwilę i zobaczyć, jak to jest u Was. Jak często mówisz do siebie, że zasługujesz na to? Jak często mówisz do siebie, zasłużyłem na to, by, albo zasłużyłam. Czym jest zasługiwanie? Zasługiwanie od słów za i służyć. Służyć komu? Służyć czemu? Służyć po co i dlaczego? Służymy komuś i służymy czemuś, co jest wyższe. Co jest większe, co jest mocniejsze. Kiedy chcemy zasługiwać na pieniądze, na jakąś większą kwotę, to gdzie wówczas te pieniądze się znajdują? Czym jest wówczas ten pieniądz, ta energia pieniądza? Na którym poziomie? Czy jesteśmy na tym samym poziomie, co ten pieniądz? Czy pieniądz nagle staje się kimś powyżej, naszym panem, a my jego sługą? Sesja, którą poprowadziłam dla mojej klientki, nie dotyczyła pieniędzy. Dotyczyła pewnych zdarzeń w jej domu rodzinnym. Ta kobieta usiadła na sesji i powiedziała, że od zawsze czuła się wykluczona. Od zawsze czuła się nieakceptowana w swoim domu rodzinnym. Od zawsze czuła się wytykana palcami. I ostatnie czasy wiele zmieniły, ponieważ przez większość ostatnich lat bardzo intensywnie i głośno o niej mówiono przy stole rodzinnym, podczas imprez, podczas spotkań. Obmawiano ją bez jej udziału, wyśmiewano za jej plecami. Było jej z tym bardzo trudno. Jednak ostatni czas sprawił, że nie mogła zrozumieć pewnej sytuacji, która ma miejsce, pewnych zdarzeń. Nie były to pierwszy raz zdarzenia, które się rozpoczęły w ten sposób, ale tym razem była w innym miejscu i tym razem chciała się przyjrzeć temu od innej strony. To, co zaczęło się dziać w jej życiu, to nagle ci, którzy byli jakby na prowadzeniu i jako prowodyży do wszelkiego rodzaju dyskusji na jej temat i obmawiania jej, nagle zmienili front. Nagle chcieli z nią wejść w pewien, można by powiedzieć, że układ. Zapragnęli z nią relacji bliższej, bycia bliżej. Zapragnęli, by im wybaczyła. Było to takie trochę
zaskakujące dla niej. Nie pierwszy raz się to zdarzyło i o tym też wspominam, ponieważ wiele lat wcześniej podobna sytuacja zadziała się i poszła za tym. Pomyślała wtedy, że zmienili się, jej bliscy się zmienili, że w końcu dostrzegli to, kim ona jest. I opowiadała mi o tym, co się działo potem. Że było to tylko chwilowe i po pewnym czasie wszystko wróciło spotęgowane przeciwko niej. I tym razem chciała tego uniknąć. Kiedy siedziała po drugiej stronie kamery i obserwowałam ją, widziałam, jak wiele bólu w niej jest. Jak wiele zależenia. Jak bardzo zależy jej na tym. Z jednej strony cząstka jej bardzo chciała być akceptowana, być przyjęta. Ale coś w niej trzymało ją w zastanowieniu, w zatrzymaniu. I poprosiła mnie, żebyśmy przyjrzały się temu głębiej. Wprowadziłam więc ją w proces i w tym procesie stworzyłam przestrzeń, dzięki której miałam możliwość zobaczyć swój układ rodzinny. Jest to głęboka praca. Bardzo głęboka. I zawsze prowadzi nas do tego, na co dana osoba jest gotowa. Nigdy nie jest za dużo, ani nigdy nie jest za mało. Zawsze jest wystarczająco. Wystarczająco dla zmiany i dla potrzeby, którą dana osoba ma i intencji, z którą przychodzi. I po chwili zaczęła opowiadać o tym, co widzi. Zobaczyła siebie w domu rodzinnym, stojącą tuż za drzwiami wejściowymi do salonu. Stała schylona, bardzo, bardzo mocno pochylona do przodu. Wtedy przyszło pytanie, dlaczego stoi w tej pozycji? Co ona robi? Odpowiedziała mi, że jest na usługach. Zapytałam, na czyich usługach i komu służy. Odpowiedziała, że jest tu po to, by służyć domowi i tym, którzy w tym domu mieszkają. I opowiedziała po chwili, co widzi dalej. Widziała ludzi, którzy przychodzą do salonu, którzy wchodzą przez próg tego salonu, kładą na niej różne rzeczy. Traktują ją jak przedmiot, jak stojący mebel, który służy. Który służy czemuś i komuś. Suto zestawiony stół, a przy nim siedząca jej rodzina, jej bliscy, jej krewni, jej rodzeństwo, jej rodzice, ciotki, wujkowie, świętowali. Jej nie wolno było tam podejść. Dziwną siłą trzymana stała w progu, zgięta w pół, nie mogąca się wyprostować. Pomyślałam, że wprowadzę kogoś, kto ją wesprze, aby mogła podejść do stołu. Pojawiła się dodatkowa osoba. Klientka wyprostowała się i kiedy podeszła z tą osobą do rodzinnego stołu, wszyscy spojrzeli na nią z ogromną dezaprobatą, z ogromnym zniechęceniem,
z wyrazem twarzy, na którym malował się niesmak. I takie pytanie, co ty tu robisz? Dlaczego ty tutaj jesteś? Kto ci pozwolił tu podejść? Więc wycofała się po chwili. Wróciła do miejsca, w którym była. Przyjmując ponownie tą samą pozycję, czuła, że nie należy tam, że nie przynależy do tego miejsca. I nie chciała przynależeć w ten sposób. Chciała być akceptowana. Chciała być przyjęta. Ale nie w taki sposób. Wróciła więc do pozycji wyjściowej. Pozwoliłyśmy sobie na to, by jeszcze chwilę pobyć przy tym. W pewnym momencie powiedziała do mnie, wiesz Sylwia, widzę teraz pewną zależność. Ja zawsze starałam się, by mieć obok siebie kogoś, kto będzie akceptowany przez moją rodzinę, kogoś, kto podniesie mój status w rodzinie. Ja zawsze szukałam partnera, który będzie reprezentował coś większego. Swoim stanowiskiem, swoim majątkiem. I za każdym razem, kiedy się pojawiałam z nim w mojej rodzinie, miałam nadzieję, że oni mnie przyjmą. Ale wiesz, co się stało? Oni przyjmowali jego, ale nigdy mnie. Ja się stykałam dokładnie z tym zachowaniem, które przed chwilą zadziało się, kiedy się wyprostowałam i podeszłam do tego stołu z osobą, która mnie wprowadzała. Ja zawsze się tak czułam, powiedziała. Zapytałam ją więc, na co ona chce tak bardzo zasłużyć. I to było słowo klucz. Ta pozycja zgięta, ta pozycja sługi, takiego dozgonnego sługi, który służy po wsze czasy, po wieczność swojemu państwu. To było to, co ona wybrała. To była rola, w którą ona weszła, bo uznała, że kiedy zasłuży, kiedy będzie służyć wystarczająco dobrze, wystarczająco długo, to zasłuży. Na co? Na bycie przyjętą, na bycie zobaczoną, na bycie uznaną. Na bycie zaakceptowaną. Zasłuży na to, by usiąść z nimi wszystkimi jako równa przy stole. To się nigdy nie zadziało. Nigdy. Nieważne, co na niej kładli, co na niej wieszali, co na nią wylewali. Jakiego rodzaju brudy. Jakiego rodzaju syf. Nigdy nie była im równa. Nigdy nie zasłużyła. Wtedy przyjrzałam się jej profilowi jej typowej energii w Human Design i powiedziałam do niej, wyprostuj się i stań przy ścianie i stań się obserwatorem, nic nie rób, po prostu zacznij obserwować. Ty tam nie przynależysz, tam nie ma miejsca dla ciebie na ten moment. Nie w tej formie, nie w tej jakości, jaką prezentujesz. Musisz odzyskać siebie najpierw. Poznać siebie i zobaczyć, kim jesteś ty. Więc stanęła przy ścianie, wyprostowana. Jedną nogę zgiętą w kolanie, stopę opartą o ścianę. Stała tak oparta i patrzyła. Obserwowała to, co się działo. Ludzi, którzy wchodzili, tych, którzy siadali, którzy się bawili dobrze, śmieli, pili, jedli. Ona stała. Od czasu do czasu ktoś, kto wchodził przez te drzwi, podchodził do niej. Zdziwiony, że stoi w takiej pozycji. Chciał coś od niej, a ona mówiła, nie, dziękuję, jest okej, tak jest dobrze. Nie, dziękuję. Nie zabiegała już o nic. Nie usługiwała. Przestała zasługiwać.
Ogromna zmiana nastąpiła automatycznie w jej ciele. Podczas tej sesji bardzo mocno się wyprostowała. Jej klatka piersiowa wysunęła się mocniej do przodu. Jej ramiona się wyprostowały. Powiedziała do mnie: nie wiem co teraz, nie wiem co dalej. Odpowiedziałam jej, że to jest okej. Żeby pobyła w tym nie wiem, bo to jest nowe dla niej. Żeby pobyła w tym nie wiem i w tym nie wiem co dalej i poobserwowała to, co się dzieje i co się będzie działo. Zakończyłyśmy tą sesję na takim etapie. Potem jeszcze rozmawiałyśmy i dostała ode mnie kilka wskazówek, jak dalej ma pracować ze sobą. Zaskakujące było to, co się wydarzyło potem. Nagle złapała bardzo duży dystans do wszystkiego, co miało miejsce. Coś uległo zmianie w jej energii. Przestała czuć potrzebę, by służyć, by zasługiwać. Przestała czuć potrzebę, by być tym meblem, który służy do czegoś. Oczywiście to nie koniec całej tej historii, ponieważ jesteśmy w trakcie jeszcze pracy i wspólnej podróży. Natomiast dzisiaj chcę się podzielić z wami tą sesją nie bez powodu. Bo czasem nam się wydaje, że słowo zasługiwać jest dobrym słowem, że jest fajnym słowem. Czasem używamy go dla siebie, czasem używamy go zupełnie nieświadomie dla naszych dzieci i mówimy: zasłużyłeś, masz, proszę, zasłużyłeś. Proszę bardzo, zasłużyłaś. Czy na pewno tego chcemy? Czy na pewno chcemy, by dziecko wykształciło w sobie to poczucie, że musi zasłużyć? Czasem to zasługiwanie pojawia się nie tylko w relacji do pieniądza, rodziny czy dzieci. Czasem to zasługiwanie pojawia się również w relacji związku między mężczyzną a kobietą. Kiedy prowadzę mężczyzn, często opowiadają oni o jednym ze swoich największych dylematów i trudności, z którymi się mierzą, o zasługiwaniu na bliskość ze swoją kobietą, ze swoją żoną, partnerką. Mówią: wiesz, Sylwia, ja muszę się nachodzić, zasłużyć. A nawet jak się nachodzę i wydaje mi się, że zasłużyłam, i tak nie wiem, czy dostanę. Ona rozdaje karty zawsze. To ona decyduje. Czuję się przy niej malutki. Jak mały chłopiec. Pytam go wtedy, jak mały chłopiec przy swojej mamie. Kiwają głową. W takiej relacji, w takim związku nie ma partnerstwa. To nie jest relacja między mężczyzną a kobietą, ani między kobietą a mężczyzną. To jest relacja między matką a synkiem. Ale dzieje się też w drugą stronę. Kobiety też wchodzą w taką rolę zasługiwania. Stają się one wówczas córeczkami swoich partnerów. Zasługują na to, by sobie coś kupić. Zasługują na to, by dostać pieniądze. Zasługują na to, by partner lub mąż na coś się zgodził. Dużo jest tutaj wokół tych słów zasługuje. Pobądźcie przy tym. Zobaczcie, jak to jest u was z tym zasługiwaniem. Jeśli będziecie potrzebować mojego prowadzenia i wsparcia w tych procesach, ja jestem i zapraszam was gorąco na spotkania ze mną. Cudownego dnia wam życzę, a ci z was, którzy chcecie przestać służyć pieniądzom i zasługiwać na nie, tych z was zapraszam na warsztaty. Na mojej stronie internetowej sylwiapupek.com/warsztaty.
znajdziecie warsztaty o relacji z pieniądzem. Cudownego dnia.